Cześć wszystkim, z tej strony Plaga. Zaczynamy kolejny odcinek z serii Nether. Odcinek trochę specjalny, trochę nie. Tak jak widzieliście, zmieniło się intro. Oczywiście możecie napisać w komentarzach, co o nim myślicie. Nowe intro, nowa grafika kanału, nowa nazwa kanału. W zasadzie to jest jeden wielki specjał. Specjał, tak. Jedna wielka specjalna rzecz, która nastąpiła z okazji wybicia 1000 widzów. Jestem bardzo zadowolony. Te osoby, które oglądały filmik z okazji 500 widzów, pewnie wiedzą, że to był mój cel, który sobie wyznaczyłem. Chciałem zrealizować właśnie 1000 widzów pierwszych. Bardzo, bardzo się przykładałem do tego, żeby tego tysiaka zdobyć. No i się udało się. Było dużo więcej filmów, filmy były raz dziennie, już nieco drugi dzień. Kiedyś jeszcze dawniej były w ogóle 3 w tygodniu tylko, więc jest filmów dużo więcej. Dużo więcej tak samo was przybywa na kanał, dużo więcej komentujecie, dużo więcej łapkujecie w górę. Ja myślę, że właśnie to ta wasza praca, czyli wasze komentarze, wasze łapki, wasze polecenia sprawiły, że teraz możemy się cieszyć tą ogromną, okrągłą sumką w zasadzie 1000 widzów, więc jestem bardzo zadowolony. No i myślę, że kolejnym celem do zrealizowania będzie zrobienie 2000 widzów. Teraz już się będziemy rozliczać w tysiakach, nie w setkach, więc będzie dużo ciekawiej. No nic, przechodzimy do Nethera, bo dostałem ostatnio wiadomość z zapytaniem, czy będę nagrywał Nethera. Tak, będę nagrywał Nethera, a więc wchodzimy od razu do świata gry. Okej. Nie mam wyposażenia, mam jeden klucz, w ogóle nie wiem skąd. No nic, podejrzewam, że były jakieś restarty znowu. Może tak być. Generalnie w Netherze dzieje się dużo, co trochę są jakieś fajne aktualizacje. Twórcy dbają o to, żeby gra działała jeszcze płynniej, co zresztą widać. Przynajmniej teraz jak gram, mam wrażenie, widzę, że tych klatek jest trochę więcej niż było wcześniej, więc to jest naprawdę coś fajnego. Standardowo poszukamy jakichś rzeczy. Będziemy się poruszali w stronę safe house'u, bo w tym safe house'ie ja mam fajne bronie, przynajmniej miałem, a jeszcze jak grałem ostatnim razem, i chciałbym wam te branie pokazać, tymi braniami sobie trochę powalczyć. Zjedziemy w tą stronę, trafimy zaraz na Nethera, bo on się gdzieś tam czaił. Wziąłem go przez moment. No chodź. Chodź, kurczybyku, zawalczymy sobie. Teraz mam więcej klatek, więc możecie mi naskoczyć. Kiedyś jak jeszcze się gra praktycznie cięła przy tych Netherach, no to się bałem z nimi walczyć naprawdę, bo był taki spadek klatek. Ale teraz już nie jest źle. Nowa karta graficzna. Cuda. No i co? I co, cwaniaku? I co? I co? I co? I co? I co? O kurde, dobra. Lecimy dalej. Co tu dużo mówić? Nether dalej jest fajny. Nether dalej pociąga. Z tym, że w Nethera fajnie się gra w kilka osób. Pojedynkę, powiem wam szczerze, granie mi coraz mniej odpowiada, coraz bardziej powielają się te same schematy. Jednak jeżeli jest więcej osób, robi się trochę ciekawiej, można sobie z kimś współpracować, jest na pewno bezpieczniej, pewniej się można czuć. Więc generalnie ja stawiam raczej na grę z kimś, więc jeżeli ktoś z was jest chętny na zagranie ze mną w Nether, to piszcie śmiało w komentarzach, na pewno coś tam razem zorganizujemy, tak jak to było w przypadku innych gier. Generalnie ja to mam do siebie, że lubię grać z widzami, bez względu na to, ile macie lat, jakie macie głosy, naprawdę, bo często o tym piszecie, ja i tak chętnie z wami zagram, więc jak macie ochotę i jak ja znajdę czas, to chętnie razem sobie z wami zagram. No i co odnośnie Nethera? Jesteśmy już niedaleko tego safe zone'u, tak na oko to powinniśmy być dokładnie 3-4 przecznice, więc daleko nie jest. Mam nadzieję, że nic po drodze mnie nie zabije, że odbiorę sobie bez problemu te bronie. Pokażę wam, co jest grane. O ile one tam są. Bo ostatnio jak graliśmy we dwóch z moim znajomym jednym i nawet chyba widzem, to znaleźliśmy naprawdę bardzo dużo broni, bo pokazał mi fajną miejscówkę, w której te bronie można znaleźć. Okej, złapałem laga, moja postać sama idzie do przodu. To jest problem, który był już na początku gry i nie wiem, dlaczego oni go do tej pory nie wyeliminowali w zasadzie. Czasami jak za długo przytrzymamy strzałkę do przodu i shift, to postać zaczyna nam sama iść do przodu, tak jakbyśmy mieli wciśniętą strzałkę do przodu. I nie jest to problem z klawiaturą, ja już to wiem. Kiedyś jeszcze się nad tym zastanawiałem, czy to aby nie moja klawiatura i tak dalej. Ale teraz już wiem, że to nie jest problem klawiatury, to problem gry. Bo takie problemy zdarzają się też innym osobom. Po prostu nasza postać zaczyna sobie iść i tyle. Nic nie można zrobić, można chodzić w kółko. On po pewnym czasie ta postać się zatrzymuje, przestaje iść do przodu. No ale problem jest taki.
jakby nie przeszkadza to aż tak bardzo dużo, ale no jednak mogłoby tego nie być. No na takim stadium tworzenia gry myślę, że takie małe błędy powinny być już wyeliminowane, bo to jest naprawdę mały błąd. Myślę, że jeżeli chodzi o ogarnięcie, to chyba nie jest wielki problem, żeby to programiści ogarnęli, żeby postać nie szła do przodu. No chyba, że się mylę. Okej, mamy tutaj jakieś karetki dwie, chociaż to chyba są policyjne, no to są policyjne. Tak, bo oni są niebiescy. Tak, police. Znajdę coś ciekawego. Oprócz. Barelkę. Barelka się przyda, zrobię sobie z tego dziewiątkę. Ewentualnie, jak będzie okazja. Tutaj jakaś skrzynka z amunicją. Pytanie tylko, jaką amunicją? Też dziewiątka, no to świetnie. Jakbym złożył dziewiątkę, to miałbym jeszcze do niej amunicję. Byłoby super. Właśnie mi wyskoczył dźwięk ze Steama, że ktoś do mnie pisze. Ostatnio sporo osób do mnie pisze. No i to miłe, że wykazujecie zainteresowanie grą, szczególnie w Antern. W każdym razie musiałem sobie wyłączyć te wszystkie okienka, które wyskakują z wiadomością, bo na nagraniu byłoby tego sporo. Zostawiłem same dźwięki i to powinno mi wystarczyć do takiej zwykłej komunikacji. A nie będzie wam przeszkadzało w oglądaniu filmu. Przynajmniej mam taką nadzieję. Okej, tu mamy jeszcze jakąś ciężarówkę militarną. Może z niej się coś uda wyciągnąć. Pusto. Okej, jesteśmy już całkiem blisko. Naprawdę blisko, już widzę mury. Wejdę sobie do tej stacji paliw, bo tutaj może znajdę jedzenie jakieś. A, nic. Nic z tych rzeczy. Wszystko wyczyszczone z dropów. Tak to już jest w neterze. No nie mówcie, że znowu taki zaułek. Nie lubię właśnie przez to tych map z netera, że one są pod tym względem niedopracowane, że jest dużo takich zaułków. Z jednej strony to jest niedopracowanie, bo to jest po prostu denerwujące. No z drugiej strony takie ślepe zaułki zdarzają się w normalnym życiu i wiadomo, przy ucieczce przed wrogiem takie rzeczy się zdarzają i na filmach, i w życiu pewnie komuś też się kiedyś zdarzyło, ale to jest denerwujące, to tak psuje grę, przynajmniej z mojej perspektywy, bo ja nienawidzę po prostu, jak muszę się wracać, okrążać coś tak bezpodstawnie, bo gdzieś stoi samochód zepsuty, ja go nie mogę przeskoczyć, albo gdzieś są drzwi, które jak się okazuje po podejściu są zabite deskami i się nie da przejść. No mnie takie rzeczy drażnią, nie są to duże nerwy i duży błąd, ale jednak taka pierdoła, która moim zdaniem psuje tą przyjemność z gry. Tak. Okej, jesteśmy w mieście. Idziemy do... O, siema. Siema, ziomblu. Pomacham ci. Wiem, jak się macha. Hi. To jest stalker, więc ja razem z nim jestem jakby w tym... w tribie. Global Inventory. Okej. Patrzcie, co się dzieje. A, nie mam jednych tych broni, które znalazłem wcześniej. One były na postaci. Nie wiem, dlaczego ich teraz nie mam. No nic, mam tutaj Uzola. Jest na pewno coś fajnego. Z tego Uzola nie będziemy chyba korzystać na razie. Weźmiemy sobie zwykłą dziewiątkę, z którą będziemy biegać. Ja generalnie miałem bardzo fajne bronie. Nie wiem, czemu one mi zniknęły z postaci, ale tak to już jest tym naszym neterem kochanym, że tutaj co chwilę coś ginie i trzeba szukać na nowo. Głównie dlatego ja się bardzo nie zapędzam w granie w pojedynkę, bo często to się kończy tak, że i tak mi te rzeczy giną i tak. Z tej rozgrywki, którą grałem sam, nic nie zostaje. Ani fajne wspomnienia, ani fajne bronie, więc... Staram się ograniczać do grania w dwie osoby albo więcej. Na pewno jest dużo ciekawiej. Okej, tutaj jest Reaper w ogóle. Nigdy na Reaperku nie byłem jeszcze. Więc ja się tam wybiorę i zobaczę, co jest grane. Chętnie. No, mam nadzieję, że mnie nikt nie będzie ścigał i mnie nikt tutaj nie rozwali. Ale nie zapowiada się na to, bo tam widziałem jakichś słabych graczy. Poza tym to jest stosunkowo niewielki serwer. Było bodajże 13 osób, czy 14. Więc może być też tak, że nie będą tutaj jacyś dopakowani gracze. Tylko jakieś nubki. Byłoby miło na pewno. Okej. Musimy zejść trochę na bok. Może tak bardzo środkiem ulicy jednak nie iść. Zmienię sobie broń. Tylko tak, czy ten pistolet? Tak, jest załadowany, ok. I mam nawet całkiem sporo amunicji ze sobą, więc nie powinno być problemu w walce.
A teraz chcę zobaczyć tego Reapera. O co chodzi z tym Reaperem? On jest od samego początku, prawie ja nigdy go nie widziałem. Czy to jest jakiś Nether specjalny? Czy co? Okej. Przejdę sobie na górę. No, nie bugłuj mi się to. Pójdziemy na górę. Zobaczymy, czy coś wypatrzymy, jeżeli chodzi o tego Reapera. Chyba jest jakiś wyjątkowy potwór. Czy coś. Jak wiecie, to... to napiszcie, o co chodzi. Gdzie ten Reaper? Powinien być tu przede mną, ale... Nie widzę żadnego Reapera, tylko zwykłego małego neterka, który sobie biega. No nic. Może mam pecha. Może mam pecha, może go nie znajdę. Tak to bywa właśnie, ze mną. Tak ze mną bywa, no. Op. Czy ja tutaj mogę zejść jakoś fajnie? Oczywiście, że nie. Oczywiście, że nie. Mogę wskoczyć się połamać po prostu. To taki ten fan. Wow. Wow. Co to jest? Co, jak fajnie to wygląda? Wow. Wow. Tego jeszcze nie było. Żebym znajdywał czyjeś ciała, przy nich bronię i jeszcze taki fajny opis. Naprawdę mega. I zobaczcie, jaką fajną broń dostałem. I ile tutaj amunicji. Ale faza. No i to jest coś, co jest naprawdę fajne. Odzyskałem wiarę w tą grę. Znalazłem jakąś fajną miejscówkę, o których nigdy nie wiedziałem. Jeszcze jest opis, że jego napadł tutaj koleś jakiś. Ale fajnie. O, kogoś słyszałem. Kogoś słyszałem, jak ktoś strzela albo coś w tym stylu. Ja sobie pójdę. Fajnie, naprawdę fajnie. Podoba mi się taki motyw. To jest coś, co ja lubię w grach, czyli takie małe smaczki. Ej, gdzie ten koleś? Na pewno słyszałem coś a la strzał. Może tu się zaraz pojawi jakiś gracz. Go zdejmę z mojej pozycji. O, jeszcze mam taką fajną broń. Gdzie jesteś? No nie. No nie. Okej, dojdziemy tutaj. Na pewno trzeba się rozglądać teraz. W ogóle są ślady krwi, tak jakby on go tam dociągnął. Przez cały ten dach się ciągną ślady krwi. To tak sporo tej krwi nawet. Dobra. Okej, na tamtym budynku jeszcze nie byłem. I na pewno nie schodziłem jeszcze tam na dół. Więc najpierw sobie obiegnę tutaj, zobaczę, czy kogoś mi się uda wypatrzeć. Może ktoś będzie akurat wychodził z safe zone'a. Tak, ja wychodziłem przed chwilą? Chyba jednak nie. Okej, okej. Skoczymy sobie tutaj w takim razie. Wejdziemy do budynku. I teraz warto zwiedzać budynki. Po tym, co ja znalazłem, to naprawdę. Nie, że fajne miejsce, to jeszcze fajna broń. Dobra, co my tu mamy? Czemu nie mogę się wychylać? Przyzwyczaiłem się do wychylania. W większości strzelanek coś takiego jest, a w naszym netherze nie ma. Nether, jak to lubi. W każdym razie przydałoby się tutaj takie wychylenie od czasu do czasu. Sobie sięgnę zobaczyć, co jest grane. Tu nie ma. Wychylić łba. Co ja mogę tu przeczytać? Aha, ale faza. Czyli to są jakby znaki, żebym... Zobaczył znaki z krwi i żebym poszedł i sprawdził, co jest grane. Znaczy, no, szedł po śladach, o, tak dosłownie. Ale ja sobie to przełożyłem na swój. Okej. Jakaś mucha mi tu lata i mnie denerwuje, no. Czy denerwuje? Rozprasza mnie po prostu. Rozprasza mnie, a ja tu się muszę skupić na grze, bo... Nie wiadomo, co trafię. Kogo albo co. I jakie będzie miało to coś nastawienie do mnie. To będzie Nether, no to sprawa jasna. Jak będzie to gracz, to może być różnie.
Też twórcy wprowadzili gdzieś tam po drodze fajne rzeczy, bo teraz za przejmowanie terenów dostajemy nie tylko expa, ale też dostajemy jakieś dodatkowe rzeczy. Tak na przykład niektóre tereny, jak się odblokuje, to są sklepy odblokowane. Za jeden teren się dostaje w ogóle samochód odblokowany, że można wziąć. Więc fajne rzeczy można sobie odblokować, przejmując tereny. I gdzieś to przejmowanie terenów między tribami stało się atrakcyjne i stało się w ogóle sensowne, bo do tej pory to było zupełnie bezsensowne, bo ani expa za to, ani innych nagród. W tej chwili to wygląda trochę inaczej. Diametralnie się zmieniło. No nic nie znajdę w tym budynku. Taki kawał idę, kurde. Serio? Ja tu mam fart, nie? Biegać na klatce schodowej na samą górę. Nic nie znaleźć. Może właśnie na samej górze coś będzie. O, o, o. Hop. O, proszę. Skopy. Opa. Ciekawe, jakbym skoczył, czy bym zjechał, czy się zabił raczej. Kiedyś to sprawdzę. Glidera nie mam, więc sobie nie pofrunę. A tu taka fajna miejscowa, żeby sobie pofrunąć. Gracz! Gracz, gracz! On jeszcze jest na safe zone na 100%. Ale jakby mi się udało go ściągnąć, może za nim pójdę. Kurde. Dobra, poszedł w tamtą stronę. No postaram się go jeszcze znaleźć. Może mi się uda akurat. Może w miarę szybko zajdę, a tu się naprawdę da szybko schodzić. Gorzej z wchodzeniem. No schodzeniem jest kiepsko. Ale ze schodzeniem jest dosyć szybko. No i jestem na dole. On był gdzieś tu. Teraz cichutko. No chodź, chodź, chodź. Oberwał. Oberwał i to zdrowo. Gdzie on teraz jest? Może ja go nie załatwiłem, no. Ale nie fart. Teraz to może być wszędzie. Akurat taki teren jest... tutaj. Jakie polowanie sobie urządziłem tutaj małe. A co? Małe polowanko na bezbronnego gracza. Straszny ze mnie bandyta, bo on w sumie nie miał nic do obrony. Ale co tam? Dawno nie zabiłem żadnego gracza w Netherze. Trzeba się wyszaleć. Póki mogę. Mnie to non-stop tłukli. Nie non-stop tłukli, ja nie zatłukłem prawie nikogo, więc... teraz jest moja szansa. No i gdzie ty mój gracz może być? W ogóle jak on mi zniknął szybko z pola widzenia. Gdzieś pobiegł. I to wszystko. Może się właśnie wykrwawia w jakimś kącie ciemnym. Szkoda, że nie zostawił śladów krwi. Okej. No nie ma go. O, cię słyszałem. Nie wiem, czy słyszałem Nethera, czy gracza. Gdzie jesteś? Gdzie jesteś? Idzie plaga. Gdzie jesteś? Jak ja go w ogóle nie zabiłem? Tyle strzałów w niego wpakowałem, no. Z karabinu. Już kilka razy trafiłem. Krew się lała. No dobra. Bierzemy kasę. Idziemy dalej. Pójdziemy sobie w tą stronę, tamtemu kolesiowi już damy spokój. Myślę, że on i tak już jest nieźle wystraszony. Chyba, że go spotkam drugi raz, to wtedy... wiadomo, dobiję, ale... a nie będę go ścigał, bo... już nie ma sensu chyba. Hop. No chodź do mnie.
Chodź, już się ciebie nie boję. No gdzie jesteś? Prawdę? Jesteś w budynku? Kto cię uczył teleportacji? Naprawdę, on jest w budynku. Słyszę go jakby był za ścianą. O! Wyszedłeś, udało ci się. Dobra. No i co? Za plecami powinieneś być u mnie, nie? Nie tak daleko. No, znowu ci nie wyszło. No dawaj, jesteś na strzała teraz. Ja, i co? I co? Padłeś. Idę na metra. Robiłem trochę hałasu. W metrze jest spokojnie. Lubię metro. Na początku się bałem tego metra, ale teraz jest fajnie. Naprawdę fajnie. Cicho, spokojnie. Mało światła. Mało ludzi. Mało netherów z reguły. Ja sobie lubię tu pobyć. A kto wie, może i tutaj dodali jakieś fajne smaczki. O, jedzenie. Jedzenie jest zawsze spoko. W każdej grze survivalowej. Prawda. Okej. Chyba tutaj nikogo nie było dawno, bo sporo rzeczy znalazłem. Hop. Patrzcie, jakie mam farta. Najem się dzisiaj jak nigdy. Siądę sobie tutaj. No. W tej ławeczce. I już wcinamy. Nawet dwie paczki sobie zjem. A co? Co, jestem bogaty przecież. Tyle żarcia naprawdę dawno nie miałem. Ach, te dźwięki z metra. Kto postawił huśtawkę w metrze, powiedzcie mi? Kto? No, także co? 1000 widzów. Jest moc, nie? Ja się cieszę. Naprawdę jest fajnie. No, coś słyszę. O! Jakbym słyszał Nethera. Ale w metrze jeszcze na Nethera chyba nigdy nie trafiłem. Reaper survived. I Reaper przeżył. Tylko gdzie ten Reaper był? Ale nie wiem. Nic fajnego? Krasnoludek i zeżar? Serio? Co to za kraft na albere? Nie znajdę jeszcze w tym metrze coś? Może dotrę na jakąś stację? Wyjdę sobie gdzieś. Zajrzę się. Może kogoś spotkam. Okej, okay, jest stacja. Tam nic nie widzę. Nic się nie błyszczy na podłodze. A tu i tam się błyszczą. O, tu się za to błyszczy sporo. Tutaj jeszcze zobaczymy. Tutaj nic. Okej. Okay. Brumax. Woda. I strzelba. Ale mam farta. Ej, naprawdę ostatnio mi się fajnie gra w tego Nethera. Bo muszę częściej z tego nagrywać. Co wy na to? Napiszcie, co myślicie o tym, żeby przywrócić serię z Nethera. I przede wszystkim napiszcie, czy nie chcielibyście zagrać ze mną w tej serii. Może komuś się uda wpasować na pełną serię. Może się jakoś fajnie dogadamy i czemu nie. A może zagramy w kilka osób, jakby było dużo chętnych. Że w ogóle by było świetnie. By była ciekawa seria w kilka osób pograć, co? Dobra, sprawdzamy. Wygląda, że jest czysto. Dobra, nie będę kusił losu. Mam tyle itemów, więc schowam się w metrze. I to tyle będzie na dzisiaj. Także dzięki wam za oglądanie. Jeżeli się podobało, zostawcie łapkę w górę. Subskrybujcie kanał. Komentujcie ten film, tak jak mówiłem. No i co? I widzimy się w kolejnym odcinku. Także trzymajcie się i cześć.